Anna Kluczyńska, witam Was ponownie na kanale W Sercu Polski. Witam Was w swojej cotygodniowej audycji Jak spędzić weekend w naszym regionie. Dziś będziemy odwiedzali Ozorków, Zgierz, Sokolniki, Las. To chyba na tyle. A jeszcze tytułem wstępu, to jeżeli Wam się podoba to, co robię, to proszę Was o łapki w górę, subskrypcję, komentarze oraz udostępnienia tego kanału. Dziękuję Wam również za wpłaty dokonane na Buy Coffee i proszę o więcej. Jeszcze tytułem wstępu, to tak jak już pisałam na karcie społeczności, miałyśmy ostatnio trochę problemy zdrowotne, ja i moja realizatorka i montażystka, dlatego materiał z Sokolnik Lasu, z Biblioteki Publicznej w Sokolnikach Lesie, gdzie wystąpili poeci z Fundacji Kamena oraz Tosia Witkosz śpiewając, dzisiaj wleci jeszcze wieczorem na kanał. To tyle, jeśli chodzi o jakieś tam nasze zaległości. A wczoraj jeszcze byłam na koncercie w Ozorkowie. Był to koncert zespołu Pectus. Wystąpiły również Kolorowe Laurki z Sokolnik Lasu i kapela Ozorkowianie, oczywiście z Ozorkowa. I tak naprawdę już niedługo również wleci relacja z tego występu, więc zapraszam Was serdecznie. I zaczynamy od Ozorkowa. Dzisiaj od godziny 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie odbędzie się premierowy pokaz filmu Władca Diany Szemel. Teraz Wam troszeczkę przeczytam, jak doszło do tego, że ten film w ogóle został nakręcony, czyja to była inicjatywa i różnych ciekawostkach, których możecie usłyszeć. I tak jak mówię, dzisiaj na 17 zapraszam tam do Ozorkowa. Jest to pokaz filmu Władca, na który będzie wstęp wolny. Co mogę powiedzieć o pomysłodawczyni, producencie, reżyserze filmu, czyli panie Dianie Szemel? Ona się pojawiła w Ozorkowie w 2010 roku w związku z lekcjami szermierki pobieranej u pana Włodzimierza Kierblewskiego i lekcjami jazdy konnej u pana Tomasza Kubiaka. I film stanowi pewnego rodzaju kontynuację zainteresowań pani Diany. Ona ma zainteresowania między innymi związane z historią i ten film został nakręcony w pięknych zakamarkach Polski, w zamkach, dworach i dosyć nam nieodległych Besiekierach. W filmie znajdują się też sceny kręcone w Ozorkowie, w Modlnej, w Helenowie oraz w lesie w Sokolnikach. Teraz przechodzimy do Zgierza. W Zgierzu, ale nie tylko, odbywa się Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu i obejmuje to Miejskie Usługi Komunikacyjne, MPK Łódź oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną. I jeśli chodzi o sprawy techniczne, to wygląda to w ten sposób, że dzięki temu, że będziemy mieli ze sobą dowód rejestracyjny i osoby towarzyszące, możemy przejechać bezpłatnie na tych terenach, jeśli chodzi o MUK, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i MPK Łódź. Nadal pozostajemy w Zgierzu. Od godziny 17 w piątek do godziny 23 września odbywa się zgierskie spotkanie małych teatrów Słodko-Błękity. Jest to już 28 takie spotkanie. Jeśli chodzi o miejsca tych wydarzeń, to będzie to Stary Młyn w Zgierzu oraz CKD przy ulicy Rębowskiego. Ja teraz może właśnie w tym momencie dodaję plakat, możecie go zobaczyć i przeczytać sobie dokładny harmonogram tego wydarzenia. Przechodzimy już do soboty i jeśli chodzi o sobotę, to przejdziemy do Sokolnik Lasu, a w Sokolnikach Lesie od godziny 11 na tak zwanej kosy, czyli na placu targowym, odbędzie się rajd bez spiny, tom drugi. Organizują to klasyki z okolicy. I ten rajd, tak jak już mówiłam, rozpocznie się od 11. Ja postaram się tam dostać z kamerą i porozmawiać z organizatorami, z członkami. Na pewno będziemy mogli pooglądać, popodziwiać różne klasyczne stare auta zachowane w bardzo dobrym stanie, bo tylko takie mogą być tak naprawdę dostosowane do tego rajdu. Trasa będzie obejmowała około od 60 do 70 km i meta będzie na polu biwakowym w Sadówce. Rajd ma potrwać około 5 godzin, będą podczas nim atrakcje, różne pytania. No i jest to taki czas natomiast tyle organizatorzy przeznaczyli na to.
o 15 z kolei przy rondzie w Sokolnikach przy kościele odbędzie się sprzątanie lasu, sprzątanie Sokolnik lasu i tam będą przy rondzie rozdawane worki i rękawiczki. Zazwyczaj na tym sprzątaniu pojawia się bardzo dużo mieszkańców. Ja też, o ile mi się uda, czasowo postaram się tam być, porozmawiać z twórcami tego zamierzenia i zobaczymy, jaka tam będzie frekwencja. Wydarzenie ma potrwać mniej więcej do godziny 17 i o 17 ma być spotkanie w 40 przy Jagiellońskiej. Teraz przejdziemy do Zgierza, jeśli chodzi o sobotę. Od godziny 9 do 15 na hali Zgierskich Olimpijczyków odbędzie się turniej unihokeja i tutaj również pokazuję Wam plakat, abyście mogli dobrze obejrzeć sobie, sprawdzić, jakie są wydarzenia, bym nie musiała godzinę po godzinie tłumaczyć wszystkiego. Teraz możecie sobie zastopować i spojrzeć, jaki dokładnie będzie program tego wydarzenia. Z kolei o 16 odbędzie się mecz piłki nożnej MKP Boruta Zgierz kontra klub sportowy Warta Działoszyn i to będzie czwarta Liga Łódzka. Miejsce spotkania, stadion przy ulicy Wschodniej 2. A co mamy w niedzielę? W niedzielę, moim zdaniem, odbywa się bardzo ciekawe wydarzenie. Przechodzimy do Zgierza. Będzie to, uwaga, 16 rajd edukacyjny szlakiem walk wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii w gminie Zgierz. I pomimo tego, że tak jak mówię, przenosimy się do Zgierza, tak naprawdę ten rajd, on będzie dosyć długi i będzie się odbywał z kilku, start będzie miał w kilku różnych miejscowościach i będzie przechodził przez kilka różnych miejscowości. Będzie to Ustronie, Ludźmierz, Swędów, Kębliny i Biała. Ja w tej chwili podam Wam linka, będzie on w opisie do tego wydarzenia, gdyż to też jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę dużo się dzieje, są różne trasy, dlatego stwierdziłam, że bezpiecznie będzie Wam po prostu podać link. I co mamy dalej, jeśli chodzi o niedzielę? Odbędzie się przedostatnia już akcja Uprzątnij swój strych i będzie ona trwała od 8 do 13. Jeżeli chodzi o miejsce, to będzie targowisko miejskie Mój Rynek. Organizatorzy podkreślają, że mają tam się znaleźć tylko osoby prywatne. Jeśli chodzi o opłaty, o wejście na to wydarzenie, to opłata placowa wynosi 10 zł. Jeżeli będziemy mieli miejsce z samochodem, 7 zł dla osoby bez samochodu. Myślę, że to jest bardzo ciekawa akcja. Ja już kiedyś o niej pisałam. Akcja tak naprawdę uprzątnięcia swojego domu, takiego przejścia trochę różnych rzeczy z rąk do rąk. Jeżeli coś nam nie pasuje, nie korzystamy z tego, to zamiast wyrzucać, możemy starać się to sprzedać właśnie chociażby na takiej akcji, a tak jak mówię, już to będzie przedostatnia w tym roku, więc myślę, że warto skorzystać. Tak wygląda najbliższy weekend. Tak wyglądają te wydarzenia w naszej okolicy. Przypominam Wam, jeżeli jest jakieś wydarzenie, do którego nie dotarłam, wiecie o tym, że w okolicy, nie wiem, właśnie może w innych miejscowościach, w Aleksandrowie, nie wiem, w Łęczycy, będzie jakieś fajne wydarzenie, coś fajnego będzie się działo, to powiedzcie mi o tym. Ja postaram się oczywiście tutaj to przedstawić. Standardowo zapraszam Was do pozostawienia łapek w górę, subskrypcji kanału, komentarzy. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu naprawdę mój kanał jest bardziej widoczny. Dziękuję Wam za docenienie mojej pracy przez postawienie mi wirtualnej kawy. Ja bardzo to doceniam, jest to dla mnie bardzo motywujące i dziękuję Wam za to serdecznie. Oprócz tego jeszcze mogę Wam powiedzieć na koniec, że tak jak już mówiłam, jak zaczęłam ten cykl właśnie jak spędzić weekend w naszym regionie. Przymierzam się do kolejnej serii, która pojawi się na moim kanale. Na razie jest to niespodzianka, natomiast już teraz chciałabym powiedzieć, że możecie się tego spodziewać niebawem, jako kolejna taka cykliczna rzecz na moim kanale. Oprócz wydarzeń, oprócz tych weekendowych rzeczy, to będzie to również cykliczne. Czy to się będzie odbywało raz na tydzień, raz na miesiąc, jeszcze zobaczymy. Natomiast już Wam teraz o tym mówię. Bardzo Wam dziękuję teraz za obejrzenie mojego programu i zapraszam na kolejne. Pa, pa!